Ewangelia według Jana, rozdział pierwszy. Z początkiem był Słowo, a Słowo był przed Bogiem i Słowo był Bogiem. On był z początkiem przed Bogiem. Przez Niego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, a ciemność jej nie objęła. Był człowiek posłany od Boga, który miał na imię Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, aby przez niego wszyscy uwierzyli. Nie był on światłością, lecz by zaświadczyć o światłości. To była prawdziwa światłość, która przychodząc na świat, postawiła w świetle każdego człowieka. Na świecie był i świat przez niego zaistniał, lecz świat go nie poznał. Do swoich przyszedł, lecz swoi go nie przyjęli. Tym jednak, którzy go przyjęli, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, czyli tym, którzy wierzą w Jego imię. Którzy zrodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz są zrodzeni z Boga. A Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. I widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jedynego od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan zaświadczył o nim i głośno wołał, mówiąc: ten był tym, o którym powiedziałem. Ten przychodzący po mnie był przede mną, bo wcześniej był niż ja. A z jego pełni my wszyscy wzięliśmy i to łaskę za łaską. Bo choć prawo było dane przez Mojżesza, to łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. On, jedyny Syn, który jest w łonie Ojca, ten go objawił. A to jest świadectwo Jana, gdy posłali do niego Żydzi z Jerozolimy, kapłanów i Lewitów, aby go zapytać, kim ty jesteś? I wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Chrystusem. Pytali go, kim więc jesteś Eliaszem? A on odpowiedział, nie jestem. Jesteś prorokiem? Odpowiedział, nie. Powiedzieli mu wtedy, kim więc jesteś, żebyśmy dali odpowiedź tym, którzy nas posłali. Co mówisz o sobie? Powiedział, ja jestem głosem wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Pana, jak powiedział prorok Izajasz. Ci, którzy zostali wysłani, byli spośród faryzeuszy. Pytali go, dlaczego więc chrzcisz, jeżeli ty nie jesteś Chrystusem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan odpowiedział im, ja chrzczę wodą, ale pośrodku was stoi ten, którego wy nie znacie, który przychodząc po mnie jest lepszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u jego sandałów. To działo się w Betanii za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. Nazajutrz ujrzał idącego do niego Jezusa i powiedział: oto baranek Boży, który usuwa grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem. Za mną idzie mąż, który jest przede mną, bo wcześniej był niż ja. Ja go nie znałem, dlatego ja przyszedłem chrzcząc wodą, aby on został objawiony Izraelowi. Jan świadczył, widziałem ducha zstępującego jak gołąb z nieba, który pozostał na nim, a ja go nie znałem,
lecz ten, który mnie posłał chrzcić wodą, on mi powiedział, ten, na którym ujrzysz wstępującego i pozostającego na nim ducha, ten chrzci Duchem Świętym. Widziałem i świadczę, że on jest Synem Bożym. Nazajutrz ponownie stał Jan i dwaj z jego uczniów. Ujrzawszy Jezusa przechodzącego, powiedział, oto Baranek Boży. Słyszeli go ci dwaj uczniowie, gdy to mówił, i poszli za Jezusem. Jezus, obróciwszy się, ujrzał ich idących za sobą i powiedział im, czego szukacie? A oni mu powiedzieli, Rabbi, co wykłada się, Mistrzu, gdzie mieszkasz? Powiedział im, pójdźcie, to zobaczycie. Przyszli i zobaczyli, gdzie mieszkał, i tego dnia zostali przy nim. A było około 10:00. Jednym z dwóch, którzy to słyszeli od Jana i szli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten najpierw odszukał Szymona, swojego brata, i powiedział mu, znaleźliśmy Mesjasza, co wykłada się Chrystusa. Przyprowadził go do Jezusa. A gdy Jezus spojrzał na niego, powiedział, ty jesteś Szymon, syn Jonasza. Ty będziesz nazwany Kefas, co znaczy kamień. Nazajutrz chciał Jezus udać się do Galilei i znalazł Filipa. I powiedział mu, pójdź za mną. Filip był z Betsaidy, miasta Andrzeja i Piotra. Następnie Filip, znalazłszy Natanaela, powiedział mu, znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Na to powiedział mu Natanael, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Powiedział mu Filip, pójdź i zobacz. Jezus, ujrzawszy Natanaela idącego do niego, powiedział o nim, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma kłamstwa. Powiedział mu Natanael, skąd mnie znasz? Jezus odpowiedział mu, wcześniej, zanim zawołał cię Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Natanael odpowiedział mu, Mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Jezus odpowiedział mu, wierzysz dlatego, że powiedziałem ci, widziałem cię pod drzewem figowym, ujrzysz większe rzeczy niż te. Powiedział mu, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, odtąd ujrzycie otwarte niebo i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Ewangelia według Jana, rozdział 2. 3. dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Został też zaproszony Jezus i jego uczniowie na to wesele. Gdy zabrakło wina, powiedziała matka Jezusa do niego, wina nie mają. Jezus powiedział jej, cóż jest pomiędzy mną a tobą, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Matka jego powiedziała do sług, co wam powie, czyńcie. Było tam 6 stągwi kamiennych postawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. Jezus powiedział im,
Napełnijcie te stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Powiedział im, zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. I zanieśli. Gdy gospodarz wesela skosztował tej wody, która stała się winem, a nie wiedział skąd ona jest, lecz słudzy zaczerpnąwszy wodę, wiedzieli, zawołał oblubieńca i powiedział mu, każdy człowiek najpierw daje dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż dotąd. To był początek znaków uczyniony przez Jezusa w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego i Jego uczniowie. Potem udał się do Kapernaum, on i jego matka, jego bracia, jego uczniowie i pozostali tam kilka dni. Był blisko czas Paschy Żydowskiej. Poszedł Jezus do Jerozolimy. Znalazł w świątyni sprzedających woły, owce, gołębie i tych, którzy wymieniali pieniądze. Sporządziwszy bic z powrozów, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami. Wysypywał monety handlarzy pieniędzmi i wywrócił ich stoły. Tym, którzy sprzedawali gołębie, powiedział, wynieście to stąd, nie czyńcie targowiska z domu mojego ojca. Przypomnieli sobie jego uczniowie, że napisano, gorliwość o twój dom pożera mnie. Wtedy Żydzi odpowiedzieli mu, jaki nam pokażesz znak, że to czynisz? Jezus odpowiedział im, zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Powiedzieli więc Żydzi, 46 lat budowano tę świątynię, a ty chcesz ją w 3 dni odbudować? On jednak mówił o świątyni swojego ciała. Dlatego, gdy zmartwychwstał, jego uczniowie przypomnieli sobie, że im to powiedział i uwierzyli pismu i słowu, które wypowiedział Jezus. Gdy był w Jerozolimie w święto Paschy, wielu wierzyło w jego imię, widząc cuda, które czynił. Jezus nie polegał na ich świadectwie, dlatego że znał wszystkich. Dlatego, że nie potrzebował, aby mu ktoś świadczył o człowieku, ponieważ wiedział, co jest w człowieku. Ewangelia według Jana, rozdział 3. Był człowiek spośród faryzeuszy o imieniu Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł w nocy do Jezusa i powiedział mu, Rabbi, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, bo nikt tych cudów czynić nie może, które ty czynisz, chyba że Bóg jest z nim. Jezus odpowiedział mu, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie narodzi się na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego, jak może człowiek narodzić się będąc starym? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i się narodzić? Jezus odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co narodziło się z ciała, jest ciałem, a co narodziło się z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić.
Wiatr wieje, gdzie chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Nikodem odpowiedział mu: jak się to może stać? Jezus odpowiedział mu: ty jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że co wiemy, to mówimy. Co widzieliśmy, o tym świadczymy. A naszego świadectwa nie przyjmujecie. Jeżeli nie wierzycie, gdy wam powiedziałem o ziemskich rzeczach, jak uwierzycie, gdy wam powiem o niebiańskich? Nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto uwierzy Jemu, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ponieważ tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jedynego dał, aby każdy, kto uwierzy Jemu, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ponieważ nie posłał Bóg swojego Syna na świat, by sądził świat, lecz aby świat był zbawiony przez Niego. Kto uwierzy Jemu, nie będzie sądzony, ale kto nie uwierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył imieniu jedynego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, a ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, bo ich czyny były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie przychodzi do światłości, aby nie zostały ujawnione jego czyny. Kto natomiast czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby zostały ujawnione jego czyny, że uczynione są w Bogu. Potem przyszedł Jezus i jego uczniowie do ziemi judzkiej. Tam przebywał z nimi i chrzcił. Chrzcił też Jan w Enon blisko Salim, bo było tam wiele wody. Ludzie przychodzili i byli chrzczeni, bo Jan jeszcze nie był wtrącony do więzienia. Powstał wtedy spór między uczniami Jana a pewnym Żydem na temat oczyszczenia. Przyszli do Jana i powiedzieli mu: Rabbi, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty dałeś świadectwo, ten oto chrzci i wszyscy idą do niego. Jan odpowiedział: nie może człowiek nic wziąć, jeśli nie jest mu dane z nieba. Nie może człowiek nic wziąć, jeśli nie jest mu to dane z nieba. Wy sami jesteście moimi świadkami, że powiedziałem: ja nie jestem Chrystusem, ale jestem posłany przed Nim. Kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i go słucha, raduje się niezmiernie z głosu oblubieńca. Tej właśnie radości doznaję w całej pełni. On musi rosnąć, a ja się zmniejszać. Kto z góry przychodzi, jest ponad wszystkimi. Kto z ziemi jest ziemski i mówi ziemskie rzeczy. Kto z nieba przychodzi, jest ponad wszystkimi. A co widział i słyszał, o tym świadczy, a świadectwa jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął jego świadectwo, ten tym samym przypieczętował, że Bóg jest prawdomówny,
bo ten, którego Bóg posłał, mówi słowa Boże. Gdyż Bóg udziela ducha bez miary. Ojciec miłuje syna i wszystko dał w jego ręce. Kto wierzy synowi, ma życie wieczne. Ale kto nie wierzy synowi, nie zobaczy życia, lecz gniew Boży pozostaje nad nim. Ewangelia według Jana, rozdział 4. Gdy Pan poznał, że faryzeusze usłyszeli, że Jezus więcej ludzi czyni uczniami i chrzci niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale jego uczniowie, opuścił ziemię judzką i odszedł ponownie do Galilei. Musiał przechodzić przez Samarię. Przyszedł więc do miasta Samarii o nazwie Sychar, blisko pola, które dał Jakub Józefowi, swojemu synowi. Była tam studnia Jakuba. Jezus więc, będąc strudzony drogą, usiadł przy studni, a było około 6 godziny. Przyszła kobieta z Samarii zaczerpnąć wodę. Jezus powiedział do niej: daj mi pić, bo uczniowie jego odeszli do miasta, aby nabyć żywności. Kobieta z Samarii powiedziała więc do niego: jak ty, będąc Żydem, prosisz mnie, kobietę, o wodę do picia, mnie, Samarytankę, ponieważ Żydzi nie utrzymują kontaktu z Samarytanami? Jezus odpowiedział jej: gdybyś znała dar Boga i kim jest ten, który mówi do ciebie: daj mi pić, to byś go prosiła, a dałby ci wody żywej. Kobieta powiedziała mu: Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę wodę żywą? Czy ty jesteś większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam tę studnię, sam z niej pił, jego synowie i jego trzody? Jezus odpowiedział jej: każdy, kto pije tę wodę, ponownie będzie pragnął. Kto jednak będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Kobieta powiedziała do niego: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie przychodziła tutaj czerpać. Jezus powiedział jej: idź, zawołaj swojego męża i przyjdź tutaj. Kobieta odpowiedziała: nie mam męża. Jezus powiedział jej: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę. Kobieta powiedziała mu: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi na tej górze oddawali cześć. A wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy oddawać cześć. Jezus powiedział jej: kobieto, wierz mi, że przyjdzie godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie jest z Żydów. Przychodzi jednak godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą cześć oddawać Ojcu w duchu i prawdzie, bo i Ojciec szuka takich jako Jego chwalców. Bóg jest duchem, a ci, którzy Go czczą, powinni Go czcić w duchu i prawdzie. Kobieta powiedziała mu: wiem, że przyjdzie Mesjasz, nazywany Chrystusem. Ten, gdy przyjdzie, wszystko nam powie. Jezus powiedział jej: ja, który rozmawiam z tobą, jestem nim. Wtedy przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawia z kobietą. Jednak nikt nie powiedział: o co pytasz? Albo: o czym z nią rozmawiasz?
Zostawiła kobieta swój dzban, poszła do miasta i powiedziała ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli więc z miasta i przyszli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie: Rabbi, jedz. On powiedział im: ja mam pokarm do jedzenia, którego wy nie znacie. Mówili więc uczniowie między sobą: czy ktoś przyniósł mu jeść? Jezus powiedział im: moim pokarmem jest, abym czynił wolę tego, który mnie posłał, i wykonał jego dzieło. Czy nie mówicie: jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo? Mówię wam, podnieście swoje oczy i przypatrzcie się polom, że już są gotowe do żniwa. Żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon do życia wiecznego, aby i ten, który sieje, radował się razem z tym, który żnie. Prawdziwe jest przysłowie, że kto inny sieje, a kto inny żnie. Ja was posłałem żniwować to, nad czym nie pracowaliście. Inni pracowali, a wy weszliście w ich trud. Z tego miasta wielu Samarytan uwierzyło w niego dzięki słowom kobiety, która świadczyła: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Gdy więc przyszli do niego, Samarytanie prosili go, aby u nich pozostał. I pozostał tam 2 dni. Wielu więcej z nich uwierzyło dzięki jego słowu. Tej kobiecie mówili: już nie dzięki twojemu opowiadaniu wierzymy, bo sami słyszeliśmy i wiemy, że to jest prawdziwie Zbawiciel świata. Po 2 dniach wyszedł stamtąd i poszedł do Galilei. Sam Jezus wydał świadectwo, że prorok w swojej ojczyźnie nie ma poważania. Gdy przyszedł do Galilei, przyjęli go Galilejczycy, którzy widzieli wszystko, co czynił w czasie święta w Jerozolimie. Oni także przybyli na święto. Wtedy ponownie przyszedł Jezus do Kany Galilejskiej, gdzie uczynił z wody wino. Był w Kapernaum pewien dworzanin królewski, którego syn chorował. Ten, gdy usłyszał, że Jezus przyszedł z ziemi judzkiej do Galilei, poszedł do niego i prosił go, aby przyszedł i uzdrowił jego syna, bo bliski był śmierci. Jezus powiedział do niego: jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Dworzanin królewski powiedział mu: Panie, przyjdź zanim umrze moje dziecko. Jezus powiedział mu: idź, syn twój żyje. Uwierzył ten człowiek słowu, któremu powiedział Jezus, i poszedł. Gdy już wracał, spotkali go jego słudzy, mówiąc: dziecko twoje żyje. Wtedy zapytał ich o godzinę, w której mu się polepszyło, i powiedzieli do niego: wczoraj o godzinie 7 opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że była to godzina, w której mu Jezus powiedział: syn twój żyje. Uwierzył sam i cały jego dom. Ten drugi znak uczynił Jezus, przyszedłszy z ziemi judzkiej do Galilei. Ewangelia według Jana, rozdział 5. Potem było święto żydowskie i poszedł Jezus do Jerozolimy. Jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i sparaliżowanych. Był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już przez długi czas choruje, powiedział mu: czy chcesz być zdrowy?
chory odpowiedział mu: Panie, nie ma człowieka, który wrzuciłby mnie do sadzawki, gdy woda zostanie poruszona, a gdy ja idę, inny przede mną wchodzi. Jezus powiedział mu: Wstań, weź swoje posłanie i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje posłanie i chodził. A tego dnia był dzień odpoczynku. Wtedy mówili Żydzi do uzdrowionego: Jest dzień odpoczynku, nie wolno ci nosić posłania. Odpowiedział im: Ten, który mnie uzdrowił, powiedział mi: Weź swoje posłanie i chodź. Pytali go: Kto jest tym człowiekiem, który ci powiedział: Weź swoje posłanie i chodź? Uzdrowiony nie wiedział, kto to jest, bo Jezus odszedł, ponieważ wiele ludu było na tym miejscu. Potem znalazł go Jezus w świątyni i powiedział mu: Oto zostałeś uzdrowiony. Nie grzesz więcej, aby nie stało ci się coś gorszego. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to był Jezus, który go uzdrowił. Dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, bo uczynił to w dzień odpoczynku. Jezus im odpowiedział: Ojciec mój aż dotąd działa i ja działam, dlatego tym bardziej szukali Żydzi okazji, aby go zamordować, bo nie tylko naruszał dzień odpoczynku, ale też powiedział, że Bóg jest jego ojcem i siebie czynił równym Bogu. Jezus odpowiedział im: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie może syn sam od siebie nic uczynić, tylko to, co widzi, że czyni ojciec, bo cokolwiek on czyni, to także i syn czyni. Ojciec miłuje syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni. I większe mu nad te dzieła pokaże, abyście się dziwili. Jak ojciec wzbudza umarłych i ożywia, taki syn ożywia tych, których chce. Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał synowi, aby wszyscy czcili syna, jak czczą ojca. Kto nie czci syna, nie czci ojca, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, przyjdzie godzina i teraz już jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Bo jak ojciec ma życie sam w sobie, tak też dał synowi, aby miał życie sam w sobie. I dał mu władzę sądzenia, bo jest synem człowieczym. Nie dziwcie się temu, bo przyjdzie godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą jego głos. I ci, którzy dobrze czynili, powstaną do życia, ale ci, którzy źle czynili, powstaną na sąd. Nie mogę sam od siebie nic czynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo nie szukam woli mojej, ale woli Ojca, który mnie posłał. Jeśli sam o sobie świadczę, moje świadectwo nie jest prawdziwe. Inny jest, który o mnie świadczy i wiem, że prawdziwe jest świadectwo, którym on świadczy o mnie. Wy posłaliście do Jana, Wy posyłaliście do Jana, a on dał świadectwo prawdzie. Ja natomiast nie biorę świadectwa od człowieka,
ale to mówię, abyście wy byli zbawieni. On to był lampą palącą się i świecącą, a wy chcieliście do czasu radować się w jego świetle. Mam świadectwo większe niż Jana, bo dzieła, które mi dał Ojciec, abym je wykonał, te dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. I Ojciec, który mnie posłał, sam świadczył o mnie. Głosu Jego nigdy nie słyszeliście, ani osoby Jego nie widzieliście. Nie macie też słowa Jego w sobie mieszkającego, bo nie wierzycie temu, którego On posłał. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich życie wieczne, a one składają świadectwo o mnie. Nie chcecie przyjść do mnie, abyście mieli życie. Nie przyjmuję chwały od ludzi, ale znam was, że miłości Boga nie macie w sobie. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mojego, a nie przyjmujecie mnie. Gdy przyjdzie inny we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Jak możecie wierzyć wy, którzy chwałę jedni od drugich bierzecie, a nie szukacie chwały, która jest od samego Boga? Niech nie wydaje się wam, że ja was oskarżę przed Ojcem. Oto jest ktoś, kto was oskarża, Mojżesz, w którym wy macie nadzieję. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, gdyż on pisał o mnie. Jeśli jednak pismom jego nie wierzycie, jak uwierzycie moim słowom? Ewangelia według Jana, rozdział 6. Potem oddalił się Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Szło za nim wiele ludu, bo widzieli jego znaki, które czynił wśród chorych. Jezus wszedł na wzgórze i siedział tam ze swoimi uczniami, a była blisko Pascha, święto żydowskie. Wtedy Jezus podniósł oczy i ujrzał, że wielu ludzi idzie do Niego. I powiedział do Filipa: gdzie kupimy żywności, aby oni mogli się najeść? Mówił to, aby Go doświadczyć, bo sam wiedział, co miał czynić. Filip powiedział mu: chlebów za 200 denarów nie wystarczy dla nich, aby każdy z nich choć trochę otrzymał. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, powiedział mu: jest tu jeden chłopczyk. Ma on 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Ale cóż to jest na tak wielu? Jezus powiedział: każcie ludowi usiąść. Było w tym miejscu dużo trawy i usiedli mężczyźni w liczbie około 5000. Wziął Jezus chleby, podziękował i rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym także i z ryb, ile chcieli. Gdy się nasycili, powiedział swoim uczniom: zbierzcie kawałki, które zostały, żeby nic się nie zmarnowało. Zebrali więc i napełnili 12 koszów kawałków z tych 5 jęczmiennych chlebów, które pozostały po tych, którzy jedli. Ludzie ci, widząc cud, który uczynił Jezus, mówili: zaprawdę ten jest prorokiem, który przychodzi na świat. Jezus wtedy poznał, że chcą przyjść i go porwać, aby uczynić go królem. Samotnie oddalił się ponownie na górę. Gdy nastał wieczór, zeszli jego uczniowie nad morze. Wstąpiwszy do łodzi, płynęli na drugi brzeg morza, do Kapernaum,
Było już ciemno, a Jezus jeszcze nie przyszedł do nich. Morze natomiast pod wpływem silnego wichru się burzyło. Przepłynąwszy około 25 albo 30 stadiów, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu oraz zbliżającego się do łodzi i się zlękli. On im powiedział: ja jestem, nie bójcie się. Z radością wzięli go do łodzi i natychmiast łódź znalazła się przy lądzie, do którego zmierzali. Nazajutrz lud stojący na drugim brzegu morza zauważył, że tam była tylko jedna łódka. Jezus nie wszedł do łodzi ze swoimi uczniami, ale uczniowie jego odpłynęli sami. Przybyły również inne łódki z Tyberiady, blisko miejsca, gdzie jedli chleb, za który podziękował Pan. Gdy więc lud zobaczył, że nie ma tam Jezusa ani jego uczniów, wsiedli do łodzi i przeprawili się do Kapernaum, szukając Jezusa. Znalazłszy go na drugim brzegu morza, powiedzieli mu: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? Jezus odpowiedział im: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znak, ale że jedliście chleb i byliście nasyceni. Trudźcie się nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu, który da wam Syn Człowieczy, bo tego zapieczętował Ojciec. To jest Bóg. Powiedzieli więc do Niego: co mamy robić, by czynić dzieła Boże? Jezus odpowiedział im: to jest dzieło Boga, abyście wierzyli temu, którego On posłał. Powiedzieli mu więc: jaki więc znak uczynisz, abyśmy widzieli i wierzyli Tobie? Co czynisz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: dał im chleb z nieba, aby jedli. Jezus więc powiedział im: zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Chleb Boży to ten, który zstępuje z nieba i daje życie światu. Powiedzieli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Jezus powiedział im: ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, głodny już nigdy więcej nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam, że widzieliście mnie, a jednak nie wierzycie. Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz. Ponieważ zstąpiłem z nieba nie po to, aby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Taka jest wola Ojca, który mnie posłał, abym ze wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, ale bym to wzbudził w dzień ostateczny. Ten, który mnie posłał, chce, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy Jemu, miał życie wieczne, a ja go wzbudzę w ostatni dzień. Szemrali więc Żydzi przeciwko Niemu, że powiedział: ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. I mówili: czy to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jak więc ten teraz mówi: zstąpiłem z nieba? Jezus wtedy odpowiedział im: nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec mój, który mnie posłał, a ja go wzbudzę w dzień ostatni. W prorokach jest napisane: będą wszyscy pouczeni przez Boga. Dlatego każdy, kto słyszał od Ojca i został pouczony, przychodzi do mnie. Nie, żeby ktoś widział Ojca, tylko ten, który jest od Boga, ten widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wierzący mi ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli.
Ten jest chleb, który z nieba stępuje, aby z niego zjedzono i się nie umarło. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś zje z tego chleba, żyć będzie na wieki, a chleb, który ja daję, to moje ciało, które ja dam za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc, jak on może dać nam do jedzenia swoje ciało? Jezus więc powiedział im, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie zjecie ciała Syna Człowieczego i napijecie się krwi Jego, nie będziecie mieć życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wzbudzę w dzień ostatni. Moje ciało prawdziwie jest pokarmem, a moja krew prawdziwie jest napojem. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, i ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jak ojcowie wasi jedli i pomarli. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. To mówił w synagodze, ucząc Kapernaum. Wtedy wielu z jego uczniów, słysząc to, mówiło, twarde to słowo, kto go może słuchać? Jezus, wiedząc, że jego uczniowie z tego powodu szemrzą, powiedział im, to was gorszy? A co by było, gdybyście zobaczyli Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był pierwej, tam, gdzie był wcześniej? Duch jest tym, który ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i życiem. Niektórzy z was nie wierzą. Jezus wiedział od początku, kim są ci, którzy nie wierzą i kim jest ten, który go wyda. Mówił też, dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli nie jest mu to dane od Ojca mojego. Od tego czasu wielu jego uczniów zawróciło i więcej z nim nie chodziło. Jezus wtedy powiedział do 12, czy może i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Uwierzyliśmy i poznaliśmy, że ty jesteś jedyny święty Boga. Jezus odpowiedział im, czy ja nie wybrałem was 12? Jeden z was jest diabłem. To mówił o Judaszu, jednym z 12 synów Szymona Iskarioty, bo on miał go wydać. Ewangelia według Jana, rozdział 7. Potem chodził Jezus po Galilei. Nie chciał chodzić po Judei, dlatego że Żydzi dążyli usilnie, aby go zabić. Było blisko żydowskie święto namiotów. Wtedy powiedzieli do niego jego bracia. Odejdź stąd i idź do Judei, żeby i twoi uczniowie widzieli dzieła, które ty czynisz. Nikt bowiem nie czyni czegoś skrytości i dąży zarazem, aby być publicznie znanym. Jeśli takie rzeczy czynisz, pokaż się światu. Nawet jego bracia nie wierzyli w niego. Jezus więc powiedział im,
Mój czas jeszcze nie nadszedł, ale dla was jest zawsze odpowiednia pora. Świat nie może was nienawidzić, ale mnie nienawidzi. Ja bowiem świadczę o nim, że jego uczynki są złe. Wy idźcie na to święto, ja jeszcze nie idę na to święto, bo mój czas jeszcze się nie wypełnił. Gdy to im powiedział, pozostał w Galilei. Gdy bracia jego poszli na to święto, on też poszedł nie publicznie, lecz na osobności. Gdy bracia jego poszli na to święto, on też poszedł nie publicznie, lecz na osobności. Żydzi szukali go w święto i mówili, gdzie on jest. Wiele szeptano o nim między ludem. Jedni mówili, że jest dobry, a inni natomiast mówili, nie, ale zwodzi lud. Nikt jednak jawnie o nim nie mówił z powodu bojaźni przed Żydami. Gdy już minęła połowa święta, wszedł Jezus do świątyni i nauczał. Wtedy dziwili się Żydzi, skąd on zna pismo, skoro się nie uczył. Jezus odpowiedział im, nauka moja nie jest moja, ale tego, który mnie posłał. Jeśli ktoś chce czynić wolę jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy ja sam od siebie mówię. Kto z samego siebie mówi, szuka własnej chwały, ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest prawdziwy i nie ma w nim niesprawiedliwości. Czy Mojżesz nie dał wam prawa? Jednak żaden z was nie przestrzega prawa. Dlaczego szukacie sposobu, aby mnie zamordować? Odpowiedział lud, masz demona. Kto próbuje cię zamordować? Jezus odpowiedział im, jednego dzieła dokonałem i wszyscy się temu dziwicie. Oto Mojżesz dał wam obrzezanie, chociaż nie było ono od Mojżesza, ale od ojców, a obrzezujecie w dzień odpoczynku człowieka. Jeśli człowiek przyjmuje obrzezanie w dzień odpoczynku, aby nie było naruszone prawo Mojżesza, dlaczego gniewacie się na mnie, że całego człowieka uzdrowiłem w dzień odpoczynku? Nie sądźcie z pozoru, ale sprawiedliwym sądem sądźcie. Mówili więc niektórzy z mieszkańców Jerozolimy, czy to nie jest ten, którego chcą zamordować? Oto on mówi otwarcie i nic mu nie mówią. Czyżby przywódcy prawdziwie poznali, że to jest Chrystus? O nim wiemy, skąd jest. Natomiast gdy przyjdzie Chrystus, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. Jezus wołał wtedy w świątyni, nauczając, znacie mnie i wiecie, skąd jestem, a nie od siebie samego przyszedłem, ale prawdziwy jest ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja go znam, bo jestem od niego i on mnie posłał. Próbowali go pojmać, ale nikt nie podniósł na niego ręki, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina. Wielu z ludzi uwierzyło w niego i mówili, Chrystus, gdy przyjdzie, czy uczyni więcej cudów od tych, które ten uczynił? Gdy usłyszeli faryzeusze, że lud tak szepce o nim, posłali faryzeusze i arcykapłani sługi, aby go pojmać. Jezus więc powiedział im, jeszcze na krótki czas jestem z wami i odejdę do tego, który mnie posłał. Szukać mnie będziecie i nie znajdziecie, a gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie. Mówili więc Żydzi między sobą, dokąd on pójdzie, że my go nie znajdziemy. Czy pójdzie do rozproszonych wśród Greków i będzie uczył Greków?
Co to za mowa, którą wypowiedział? Szukać mnie będziecie, a nie znajdziecie. I gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie. Jezus w ostatni wielki dzień święta stanął i wołał: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiedziano w piśmie, będą rzeki wody żywej płynąć z jego wnętrza. To mówił o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego, bo Duch Święty nie był jeszcze dany, dlatego że Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Wtedy nieliczni spośród ludu, słysząc te słowa, mówiło: to prawdziwie jest prorok. Inni mówili: to jest Chrystus. Inni natomiast mówili: czy z Galilei przyjdzie Chrystus? Czy Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z nasienia Dawida i z miejscowości Betlejem, gdzie był Dawid? Powstał więc rozłam między ludem z powodu niego. Niektórzy z nich chcieli go pojmać, ale nikt nie położył na nim swojej ręki. Przyszli więc słudzy do arcykapłanów i do faryzeuszy, a oni im powiedzieli: dlaczego nie przyprowadziliście go tutaj? Odpowiedzieli słudzy: żaden człowiek nigdy nie przemawiał tak jak ten człowiek. Odpowiedzieli im faryzeusze: czy i wy jesteście zwiedzeni? Czy ktoś z przywódców albo z faryzeuszy uwierzył w niego? To pozwólstwo, które nie zna prawa, jest przeklęte. Nikodem, będący jednym z nich, przemówił do nich: czy nasze prawo sądzi człowieka, jeżeli wcześniej nie wysłucha go i nie pozna, co czyni? Odpowiedzieli mu: czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że nie powstał prorok z Galilei. I poszedł każdy do swojego domu.